wiemy, w jakim teraz świecie żyjemy, wszyscy zabiegani, więc ten czas siłą rzeczy jest ograniczony. Pytanie do Marka Konarskiego. Co było najtrudniejsze w przygotowaniu scenografii do Wodnika? Pamięć o tym, żeby wszystko zabrać na plan. I to było najważniejsze. W zasadzie najtrudniejszą rzeczą to było przygotowanie listów Wodnika, które miał wyglądać jak rękopis, dbałość o koperty, ale te wszystkie rzeczy, które działy się przy Wodniku, tak jak wspomniał Adam, były to współczesne. Odniesienia do współczesności. W zasadzie wszystkie elementy pasowały. W pracy scenografa przy filmie współczesnym jest tylko to, żeby nie zapomnieć kostiumów, żeby nie zapomnieć rekwizytów takich typu lupa albo odpowiednie okulary dla aktora. Panowie, wiem, że moglibyście o tym mówić bez końca, bo tą pasję czuć i słychać. O genezie usłyszeliśmy, o tej kuchni, scenografii również. To teraz pytanie do latającego dzika, bo tutaj zająłeś się zdjęciami z drona. Przede wszystkim. Gdybyś mógł właśnie zdradzić troszeczkę kuchni tej operatorskiej. Ja przede wszystkim jeszcze cofnę się do projektu Aradon. Tworząc go, chcieliśmy pokazać ludziom, że można się fajnie bawić, fajnie się spotkać, wyjść z domu, stworzyć coś fajnego. Niedużym nakładem finansowym, no praktycznie zrobiliśmy to z własnych środków. No i dzięki uprzejmościom przede wszystkim też różnych instytucji, typu Książnica Płocka, Policja Płocka, która na przykład w Wodniku udostępniła nam radio, który będzie również występował w serialu. Co do strony operatorskiej, no, ogólnie Płock jako plan filmowy, no to Marek potwierdzi, jest bardzo pięknym miastem i idziemy z każdym odcinkiem, idziemy w jakość. Także tutaj było na przykład HD, nagrywaliśmy innym systemem aparatów, teraz będziemy nagrywać całkiem innym systemem aparatów, gdzie w kolejnej części ja będę już operatorem głównym, będę również występował w Wodniku, jak i również w serialu Arado. Także też chcemy zaprosić chętne osoby, które by chciały z nami współtworzyć ten projekt. Jesteśmy otwarci na propozycje, także tutaj gaż filmowych nie mamy niestety. Jedynie nasz wolny czas, który poświęcamy. A naprawdę, tak jak tutaj panowie wspominali, możemy się świetnie bawić przy tym i poznać ciekawe aspekty tej pracy. Myślę, że to ważne słowa, które powiedziałeś na koniec naszej rozmowy, bo podejrzewam, że pasjonatów w naszym mieście nie brakuje, więc jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tej ciekawej ekipy, no to już wiemy, gdzie należy się zgłaszać. Panowie, na koniec i to dosłownie w kilku zdaniach. Dla kogo jest ten Wodnik? Kogo byście zaprosili na premierę? Oczywiście możemy powiedzieć, że wszystkich, tak? Panie reżyserze. To znaczy tak, bo ja celem tego przedsięwzięcia była prewencja ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, także taki apel, żeby unikały wchodzenia do wyłączonych z eksploatacji budynków, no bo to może się skończyć jakimś urazem, koniecznością nagłej operacji, interwencji. Przy okazji pani rzecznik podchwyciła temat i szerzej tutaj zwróciła się z apelem do dzieci, młodzieży i ich rodziców, no o to, żeby po prostu unikały tych wszystkich zachowań typu wchodzenie do wody w niebezpiecznych miejscach. No a poza tym naszym celem jest ratowanie zabytków techniki w Płocku. Naszym celem jest promocja miasta. Naszym celem jest nawiązanie do historii miasta, czyli bardzo szeroko tutaj nawiązujemy do historii płockich wodociągów, bo jak wiemy, w tym roku jest 130-lecie powstania. W 1892 powstała stacja filtrów i przepompowni i w filmie Wodnik o tym jest bardzo szeroko, pokazujemy plany. No, czyli jak powiemy, że tak naprawdę dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla ich rodziców, promujemy też etyczne zachowania. Jeden z odcinków Wodnika będzie nagrywany z harcerzami w obozie harcerskim. To zdradzę po prostu na przyszłość nasze plany, więc to wszystko ma za zadanie nie tylko tą zabawę i nie tylko spędzenie czasu i pomysł na życie, tak żeby one było kolorowe, a nie takie czarno-białe, żeby oderwać ludzi od tych smartfonów, telefonów, a właśnie zachęcić do książek, zachęcić do wyjścia z aparatem na dwór, właśnie zrobić zdjęcia po to, żeby zobaczyć ten świat, że ten świat jest kolorowy, a nie taki właśnie jak sprzedany w telefonie. Więc to wszystko chcemy w tych naszych projektach filmowych zawrzeć. Thank you.
ja musiałem wejść całkowicie się zanurzyć i Robert nie mógł tej sceny nagrać. Poprosiłem kolegę z planu, Łukasza Wieńcławskiego, który gra speca od gadżetów, ale no, też uzupełnił swoim talentem i nagrał kilka scen w Wolniku, między innymi właśnie te najpiękniejsze sceny, gdzie w kanałach brodzimy w tym błocie, w tej wodzie do kolan. Przecież tam są nie tylko kawałki gruzu pod stopami, ale też jakieś pręty stalowe. No, tam ryzyko poślizgnięcia się, urazu jest wysokie, więc z pewnych po prostu scen nie chcieliśmy ryzykować i Robert nie brał w tym udziału. Daniel Ciuśniak w scenie nad jeziorem trzymał latarkę i oświetlał mnie idącego, tak po to, żeby z kolei kręcący Łukasz Wieńcławski miał obrys tej postaci, a jednocześnie tło było czarne, więc to jest taki trik, żeby postać była obrysowana. Tak naprawdę trzy osoby były zaangażowane w nakręcenie jednej sceny.